Ej, wiecie w ogóle, że lata po, znaczy nie lata po internecie, ale pewna kobieta, nawet dwie, zrobiły moje screena mojego nagiego zdjęcia. Znaczy nie kobieta. To się okazało, nawet że to nie była kobieta, tylko to się okazało, że patrzcie, ja sobie pisałem z taką dziewczyną fajną. Ja mówię, że to jest chyba ta dziewczyna. To było dawno temu. Pisałem z tą dziewczyną i się mówię, fajna dziewczyna. I ona powiedziała, że przyjedzie do mnie, jak jej wyślę nagie zdjęcie. A ja byłem młody, głupi. No to jej wysłałem nagie zdjęcie i zrobiła screena. I w ogóle się okazało, że to jest gej, a nie dziewczyna tak naprawdę. I to po prostu było fake konto na Instagramie. Więc chujowo, w sensie inaczej, zajebiste jest to zdjęcie. Tak stoję, jestem tak chuj umięśniony, jeszcze wtedy nie byłem ulany trochę, jak teraz. I mi tak sterczy pała zajebiście długa i twarda. Dawno mi, kurwa, serio, tak pała jak wtedy mi dawno nie sterczała. Dlatego uważam, że nawet nie byłbym zły, gdyby on to komuś przez przypadek wysłał, udostępnił to zdjęcie w internecie. Nie byłbym w ogóle zły na to, wręcz przeciw... Aj! Oby tego nie robił, bo co wtedy zrobię? Zajebiście by było, jakby to dziewczyny jakieś zobaczyły to zdjęcie, bo jakby to wyciekło. To kurde, wtedy po prostu byłoby tak w sketchu inaczej, jakbym wchodził. Wszyscy by na mnie patrzyli takim wzrokiem, wow, ale pała. Więc zajebiście. Tak bym chciał właśnie. To poka? Nie, ja sam nie mogę pokazać, bo ja nie chcę, żeby to wyszło zdjęcie. Ale mógłby ktoś to udostępnić. Nie mówię, że byłoby to złe. Na pewno bym nie płakał. Wręcz przeciwnie. No, nie, to ja bym musiał mieć dużo fanów na tym off. Dużo fanów bym tam musiał mieć. Wtedy to bym... Ja chcę, że to mi się musi opłacać. Nie. Nie olewam siłowni, kurwa. Ja jestem po prostu gruby. A grubi ludzie, jak na przykład są na siłowni, to też nie widać po nich takich, wiesz, efektów w tym stylu. Ja wystarczy, że ja tak muszę do walki redukcję zrobić. Patrz, ja mam zajebiste bicepsy. Tylko zalane są tłuszczem te bicepsy. Po to je widać, że jesteś, kurwa, nie jestem. Nie mów tak. Ja mam OF. I miałem jednego fana nawet. Nie jadę do Frania dzisiaj, serio.